Siemano, witam z Key West. Jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzić, jak wygląda okolica po huraganie. Dokładnie 3,5 miesiąca temu huragan nawiedził te piękne rajskie wysepki, a my dzisiaj sprawdzimy, jak to wygląda. Zapraszam! Ten oto punkt był zniszczony podczas huraganu, ale bardzo szybko go odbudowano. Widać miejsca, w których były ubytki. Zresztą wygoogluję wam zdjęcie i pokażę. No i po raz kolejny muszę pochwalić turystów na Key West, że grzecznie stoją w kolejce, a nie wpier się nikomu do zdjęcia, tylko każdy odstoi swoje, potem zrobi sobie zdjęcie i ma zdjęcie perfekcyjne. Zobaczcie, ile dookoła Florida Keys mamy wraków pozatapianych. Tutaj znalazłem mapę, zobaczcie, wrak na wraku praktycznie. Wzdłuż Florida Keys. No i zobaczcie, chodzimy po Key West już kilka godzin. Zaglądamy we wszystkie uliczki. No i gdybyśmy nie wiedzieli, że tutaj kilka miesięcy temu był huragan, to prawdopodobnie byśmy o tym nawet nie wiedzieli. Jest środek sezonu, szczyt, więc turystów jest pełno i wydaje mi się, że miasto wiedziało o tym doskonale, że turyści będą w tym okresie, dlatego wszystko jest posprzątane, wszystko jest wyremontowane i nie widać tego. Ale po drodze na Key West wyglądało to znacznie gorzej, dlatego jedziemy tam i tam pokażemy wam prawdziwy kataklizm. Jeśli nie potraficie sobie wyobrazić, jak silny był ten kataklizm, może ten obrazek pomoże wam w tym. Zobaczcie. Przyczepa kempingowa po środku niczego, w środku wody. A tam na lewo zaraz wam pokażę łodzie. No i tak wygląda droga na Key West. Musicie przyznać, że nie wygląda to zbyt optymistycznie, a wyobraźcie sobie, że większą część śmieci już wywieziono. Mimo to przy drodze, która dawniej była atrakcją i można było podziwiać tutaj tylko i wyłącznie same super widoki, teraz leżą sterty śmieci. Są to mniejsze i większe części domów. Jest to wyposażenie, są to lodówki, są to różne meble. Nawet można znaleźć całe przyczepy kempingowe, jak i łodzie. Po drzewach dookoła porozrzucane są materace i części łóżek. Także naprawdę nie wygląda to zbyt rewelacyjnie. A co gorsza, dochodzi do tego jeszcze fatalny zapach, bo to wszystko gnije, więc jest naprawdę źle. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to posprzątać i droga na Key West będzie znowu wyglądała tak jak dawniej. Tutaj właśnie kolejny przykład na potęgę huraganu. Tego domu normalnie tutaj nie było. On sobie stał całkowicie gdzie indziej. Zobaczcie. Właśnie dojechaliśmy do naszego ulubionego miejsca na Florida Keys. Jest to Bahia Honda, czyli według nas najpiękniejsze miejsce na Florida Keys. Widzicie ten napis? Zakaz wstępu. Jest otwarta tylko część parku, która jest totalnie zrujnowana. Mimo wszystko, że jest zrujnowana, jest tam super turbo dużo ludzi, no bo mamy sezon, ale z drogi było widać, że no nie wygląda to zbyt specjalnie, także no jest nam bardzo przykro, jak widzimy, kiedy nasz raj, nasze jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi, które tak wybraliśmy sobie, za naszą ostoję zostało zrujnowane.
Właśnie mieliśmy spory problem, żeby znaleźć Denny's, gdzie chcieliśmy zjeść. Denny's zawsze widać z daleka, bo mają dość wysoki szyld. No i właśnie już wiemy, dlaczego nam się go nie udało tak szybko zlokalizować. Oto co pozostało z baneru reklamowego. Z neonu.